Cześć, z tej strony Zeus, zapraszam na rozkminę, w której będziemy myśleć na temat nowej aktualizacji, która wyszła wczoraj, odnośnie ekonomii, czyli tak jakby kolejna aktualizacja dotycząca ekonomii, kolejny, powiedzmy, etap, krok po kroku, jaką Valve tutaj proponuje. Pierwszym etapem było zwiększenie tutaj tego bonusu pod względem po rundzie pistoletowej. Jeżeli przegrywam, dostajemy 1900. Tak teraz, no tak jak dostajemy teraz 1900, wcześniej dostawaliśmy ten bonus w wysokości 1400 i musieliśmy grać Forsa, bądź tam zachowywać sobie, no nieważne. W każdym razie wychodziło na to, że bardzo, bardzo kiepsko się wtedy grało tą drugą rundę na Forsie. W tym momencie mamy tak naprawdę po drugiej rundzie mamy możliwość grania full, jednak 4300, jak wiadomo, nie jest dobrym ekonomicznie chwytem, żeby w ogóle no wygrać tą rundę na samym starcie. Jedynym plusem jest to, że zazwyczaj ta drużyna, która wygrywa, ma te dwie rundy, zazwyczaj dalej jest na SMG, więc tutaj mamy tą przewagę, że my kupujemy rifla zdecydowanie, a przeciwnik gra jednak na tych SMG, ponieważ no ta piątka zawodników raczej wątpię, żeby była na riflu albo przekupowała bronię. Więc tutaj może mamy przewagę pod względem rifla, jednak ekonomicznie jesteśmy w słabszej sytuacji i również jesteśmy w słabszej sytuacji pod względem ilości granatów zapewne. No ale zobaczmy kolejną rundę, kiedy mamy 4300. Wówczas załóżmy stanie 3-0. Przegrywamy oczywiście ten full, kiepski nasz full. Akurat tak wychodzi sytuacja, że przegrywamy. No i wychodzi nam, że dostajemy luz bonusu 2900. 2900, no to jak wiadomo, no gramy eko, zazwyczaj do 1500 maksymalnie możemy zejść, najlepiej do 2000, żebyśmy jednak te granaty mieli na kolejną rundę, żebyśmy jednak przebili tą pasce i w końcu wygrali rundę. Więc przy stanie 3-0 dostajemy papet, brzydko mówiąc, i mamy w sytuację 4-0. Kiedy decydujemy się na rundę full, wówczas już mamy powyżej 4800, żeby w ogóle grać tę rundę full ze zdecydowanym utility, wyposażeniem granatów i broni. No i tutaj mamy, przygotowałem tak jakby trzy warianty, tak? Załóżmy, że tutaj jesteśmy obkupieni super, gramy kolejną rundę, no i kolejną rundę przegrywamy. I wtedy wówczas znowu dostajemy te 3400, więc znowu pewnie zagramy rundę eko. Chyba że zaplantujemy bombę, wtedy mamy ten dodatkowy bonus i tam koło 4 koła możemy zagrać. Jednak kiedy nie mamy, no pewnie znowu gramy na jakieś pół eko, a następnie kolejna runda, czyli tutaj by była runda na 6-0, czyli siódma runda meczowa, byśmy dopiero grali kolejnego fulla. Tak to by wyglądało z jednej perspektywy, ale zobaczmy na perspektywę tej drugiej drużyny, czyli tej drugiej, która by miała robić ten comeback przysłowiowy. Załóżmy, że tutaj akurat przyjąłem ten schemat, w którym pesymistyczny, przegrywamy rundę na 3-0 i mamy sytuację 4-0 i wchodzimy w rundę, kiedy wygrywamy, udaje nam się wygrać, niby pesymistyczne, ale zwróćcie uwagę później, mamy 4-1, i wówczas nagle wygrywamy rundę, udaje nam się wygrać, załóżmy, że przeżyło nas mniej niż dwóch zawodników, albo raczej mniej niż trzech. Mamy te dwie bronie, załóżmy, rzucamy im kolegom, przekupujemy, mamy cztery rifle, takie dosyć mocne. Jedna osoba będzie musiała się pewnie przemóc z jakimś albo riflem Kevem bez granatów, albo po prostu będzie grało z czymś słabszym SMG z granatami. No i załóżmy, że mamy sytuację, gdy jednak nie udaje nam się wygrać kolejnej rundy, mamy 5-1, ale wtedy mamy ten loose bonus, który nam nie umyka, bo tutaj mamy sytuację, że przegrywamy minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, do minus 5 nawet. Tutaj już sytuacja mamy, nie minus 4, tutaj się pomyliłem, do minus 3. I wówczas stanie minus 3, tak jak tutaj widzimy, mamy 2900. Tak więc jak możemy zaobserwować, tutaj oczywiście też się pomyliłem, tak jak się to robi paintowo, to fantastycznie gumeczka. No i mamy sytuację, gdzie mamy tutaj, jesteśmy przy stanie minus 3 i dostajemy 2900. 2900, czyli oczywiście runda eko, czyli będziemy kupować jakoś maksymalnie do 1500, tak jak wspomniałem wcześniej, albo do 2000, żeby mieć lepszą ekonomię pod względem granatów w następnej rundzie full. No i przy stanie 5-1
kiedy przegrywamy kolejną rundę, mamy spokojnego fulla i znowu możemy wracać. I to jest właśnie ta zmiana, którą zaproponowała Valve i którą myślę, że w to celowali, że zawodnicy nie mają tutaj tego lose bonus, już nie ma tego maksymalnego, tak naprawdę tak zwanego resetu ekonomicznego. Tego już nie ma po tym update'cie. Nie będzie czegoś takiego, że 5-4-1, 4-0, 4-1, 5-1 i nie mamy pieniędzy. Teraz dostaniemy normalną kasę i będzie o wiele więcej rund full po prostu w tym wypadku. Ale zwróćmy uwagę na kolejną opcję, która akurat jest negatywnie, która będzie działać na drużynę, która wygrała 5-0, ale przy tych 5-0, przy takim rezultacie, sporo się namęczyła, żeby jednak go uzyskać, czyli nie posiadamy zbyt dużej ilości pieniędzy w banku i wygrywamy te rundy na styk, albo wygrywamy po prostu je jakoś minimalnie lepiej, tak? Albo przeżywamy tylko dwoma zawodnikami w każdej rundzie, więc to już jest kiepska sytuacja i wówczas zwróćmy uwagę, w momencie kiedy mamy 4-1, mamy minus jedną rundę. Postawmy się po stronie oczywiście tej tutaj, przepraszam, nie tej, tylko tej, co ma tutaj 4 rundy. Postawmy się po jej stronie i zwróćmy uwagę, jak to wygląda. Mamy minus 1, czyli mam pierwszą rundę straconą i tutaj już nie mamy tej pistoletówki i mamy tego bonusu 1900, tylko już musimy startować z 1400. 1400 powoduje, że no gramy forsa, no bo co innego możemy zrobić z taką ilością puli pieniędzy? No chyba, że coś mamy w banku, no to mamy trochę więcej, tak, w zależności ile zgromadziliśmy w poprzednich rundach, ale właśnie liczę w ten pesymistyczny wariant, czyli jednak zdobywaliśmy ledwo, wygrywaliśmy rundy. Czyli załóżmy mamy te 1400, 1800, coś takiego. Gramy rundę Force, przegrywamy ją, dostajemy kolejny bonus w wysokości 1900. Gramy Eco, no bo trzeba było w sumie zbierać coś na rundę Full. Gramy kolejną rundę, mamy 2400, 2400 plus 1900 daje nam ten kiepski full, tak jak tutaj było w tym rezultacie, 4300, załóżmy, jeżeli jesteśmy po stronie CT, kiepsko się wyposażyć w postaci granatów i rifla i kevlara w 4300, no to jest, sama broń kosztuje 300, kevlar załóżmy 650, więc tutaj mamy 3700, 3800 załóżmy i mamy tylko 500 na granaty, no wiadomo, nie liczę tych fragów, więc nie wiem ile tam zdobędziemy dzięki temu, dodatkowe granaty na pewno jakieś wpadną, ale tak pesymistycznie cały czas patrzę tutaj akurat pod tym względem. No niestety mamy 4300 i mamy smoke'a i flasha, to nie jest zbyt dużo granatów, w szczególności na mapie jakiej jest na przykład Inferno czy też Train, no tutaj utility jest mega ważne. A tutaj z drugiej strony załóżmy jest nuke, który no takie utility nie jest stosunkowo ważne. Ważne, żeby na przykład rzucić tylko ścianę smoków na outside. Więc zwróćmy uwagę, mamy załóżmy sytuację ten kiepski full, czyli jesteśmy w tym miejscu, mamy te 4300 i załóżmy, że przegrywamy. Bo mamy kiepskie utility, przeciwnik zbierał więcej granatów, był w stanie wygrać tą rundę, przegrywamy. I teraz sytuacja. Mamy 2900 bonusu, czyli runda eco. Znowu nic nie mamy pieniędzy, wyposażyliśmy się na maksa, przegraliśmy, no niestety, no to runda eco. Gramy może do 1500-2000, bo tu już będziemy mieli ten maksymalny luz bonus. I gdy dostaniemy już oczywiście ten maksymalny luz bonus, wówczas jesteśmy na równi z terrorystami pod względem utility, rifla i tak dalej, no chyba, że terroryści kiepsko wygrywali swoje fule. Ale jeżeli tutaj w tym momencie dopiero, kiedy przegrywamy, jest 4-5, jesteśmy na równi tak naprawdę z ilością pieniędzy. Jeżeli nie wyposażyliśmy się w spory bank w tych czterech rundach właściwie, tutaj, przy sytuacji 4-0, jeżeli tu nie wyposażyliśmy się w sporą ilością pieniędzy, bądź też na przykład przeżycia w tej rundzie na 4-0, no tych trzech minimum zawodników, a najlepiej to nawet wszystkich pięciu, no to jest kiepsko, bo dopiero przystanie 4 do 5 jesteśmy w stanie mieć tyle samo utility, no przynajmniej kasowo, być w tej rundzie jesteśmy na równi, ale tylko w tej rundzie, ponieważ w kolejnych, popatrząc na przykład na bank terrorystów, oni przez tą całą drogę tutaj, zdobywając te 5 rund,
oni mogli tam już się wyposażyć w sporą ilość gotówki w banku. I oni przegrywając nawet tą jedną tutaj rundę, oni mają pieniądze, żeby grać do końca meczu praktycznie. A my, przegrywając tutaj kolejną rundę, gramy eko i kolejną musimy dopiero grać na pulu. Więc są minusy tej zastosowania tego rozwiązania przez Valve. Więc nie można tylko patrzeć, że o, plus, będzie same fule. No nie sądzę, że będą same fule. Może będą fule, ale nie będą z wysokim wyposażeniem fule. Czyli będzie mniej granatów, mniej nade'ów, mniej flashy. Więc będą musieli sobie jakoś zawodnicy radzić po prostu z mniejszą ilością wyposażenia, tak? Co do kolejnych, w sumie to było wszystko z ekonomii. Wykład się skończył. Mogę jeszcze tylko w sumie dodać pod względem update'ów, jaki był odnośnie broni. Jak widzimy, AUG wraca do swojej ceny 3300, żadnych nerfów pozostałych. Koszt zdecydowanie, no 250 dolków, żeby grać 300, tak? Mamy 300 do 3300, 200 dolków, no to myślę, że zawodnicy i tak będą skłonni kupować jednak tego AUGa, bo AUG jest zdecydowanie lepszy od M4 pod względem damage'u, pod względem tego, że masz zoom. Recall jest też spokojnie do opanowania, nawet wręcz łatwiejszy, wydaje mi się, niż M4. Więc tutaj jest zdecydowany minimalny nerf, ale on spowoduje, że i tak będą zawodnicy nim grać, tą bronią. M4-1, tutaj mamy buff w wykonaniu takim, że zwiększyli po prostu więcej pocisków w magazynku i mamy więcej też jeszcze w rezerwie. To jest na pewno buff spory, jednak no M4A1S, wolno strzelająca, jednak dalej jest słabsza niż M4A4 nawet. Więc wydaje mi się, że dalej będzie to meta AUGa. Shotgun, no tutaj mamy zredukowane koszty, mamy jeszcze zwiększony range, mamy penetrację zwiększoną. Tutaj wydaje mi się, że dalej zawodnicy na jakichś takich dziwnych sytuacjach, gdzie będą naprawdę mieli kiepskie utility, na przykład ustawienie gdzieś tam w upsach na Inferno, mogą sobie pozwolić na właśnie granie z shotgunem i tutaj te zredukowane koszty spowodują, że będą mieli po prostu więcej granatów. I nawet na rundach, załóżmy, versus Echo, zawodnicy myślę, że zamiast kupować SMG, które są no sporym wydatkiem, teraz już może nie sporym, ale powiedzmy, że w porównaniu do nowy, no to mamy najtańszą SMG, no to mamy tysiaka, tak? 1200. Ale już dalsze UMP czy MP7, no już jest droższe, więc nowa jest tutaj zdecydowanie tańsza. MAK-7, jak wiadomo, na blisko zabija z jednego shota, niezależnie co tam masz na sobie. Po prostu umierasz, jeżeli ci nie trafi w nogi. Więc 1300 na maga będzie na pewno używany i wydaje mi się, że właśnie w takich sytuacjach, gdzie na przykład na kurniku, tam był saved off często używany, on będzie dalej używany na kurniku, na nuku. Na Inferno będzie używany na pewno na upsach. Te pozycje będą mega mainowane właśnie przez shotguny. W szczególności nawet w rundach eko, gdzie zawodnicy mają po 3000 w banku i będą chcieli nawet kupić tego shotguna, żeby one-shotować przeciwników. Więc troszeczkę się naprodukowałem, ale mam nadzieję, że to z korzyścią też dla Was. I to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nic nie przegapiłem. Bo tutaj chyba w tej aktualizacji nic więcej nie było. A jeżeli było, no to trudno, niestety nie zauważyłem. Dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia. Cześć.